Dzień dobry, nazywam się Dorota Berg i chciałam Państwa zachęcić do przeczytania historii Kudłatej. Kudłata to opowieść o dziewczynie, potem w końcu kobiecie, która mogła wydarzyć się naprawdę i to bardzo blisko Państwa, tuż ulicę obok. Główna bohaterka książki, Wiktoria Turska, wiedzie normalny, dla niektórych nieco, dla innych bardziej nudny żywot. Praca od 9 do 17, codzienne postoje w korkach ulicznych, na ulicach Warszawy, potem dom, dzieci, przyjaciele i tak w kółko. Na dodatek, oprócz tego zwyczajnego życia, Wiktoria ma cały wachlarz wad. Jest na przykład bardzo często irytująca. Jest równie często pyszałkowata i uparta jak osioł, a niestety problemy najczęściej rozwiązuje za pomocą wina. I naprawdę trudno byłoby z nią wytrzymać, gdyby nie to, że Wiktoria ma duży dystans do siebie i ja osobiście takie poczucie humoru lubię, a jest to czarne, nieco wredniawe poczucie humoru, które też niestety często bywa na pograniczu dobrego smaku. Wiktoria, gdyby ją w skrócie opisać, jest doskonale niedoskonała w dążeniu do doskonałości. Na przykład wymyśliła sobie taką rolę w życiu, że będzie najlepszą matką świata, ale to nie wszystko, bo oczywiście najlepszą przyjaciółką na świecie, też pracownikiem, przodownikiem, a jakże i jakby tego było mało, jeszcze obiektem westchnień księcia z bajki. Bardzo twardo Wiktoria trwa w takiej postawie, że jedna słaba kobieta może wszystkie te role z łatwością udźwignąć. I można by o niej mówić wiele złego, pewnie już sporo powiedziałam niedobrego Wiktorii, ale trzeba jej pewnych rzeczy też pozazdrościć i naprawdę można ją polubić. Pozazdrościć jej można przede wszystkim tego, że samotność dla niej jest stanem upragnionym, a wszystko to za sprawą niezawodnych przyjaciół. Pozazdrościć też można Wiktorii dzieci. Te dzieci nie pozwalają jej wylecieć poza orbitę i trzymają jej życie na właściwym torze. A to, co ją najbardziej chyba charakteryzuje, to nieposkromiony wręcz apetyt na życie. Wiktoria ma niebywałą zdolność otrzepywania się z problemów, powstawania z kolan, z uśmiechem na twarzy i z niezłomną wiarą w to, że jutro będzie lepszy dzień i ten dzień będzie jak najbardziej fajny. I taką postawą Wiktoria naprawdę zaraża jak grypą. Polecam więc historię Kudłatej w zastępstwie pigułki antydepresyjnej, która na pewno jest łatwiej przyswajalna, przynajmniej dla wątroby.